Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale. Tym razem będzie to unboxing, a właściwie może nie tyle co unboxing, ale zaprezentowanie wam tego, co znajduje się w edycji pudełkowej Assassin's Creed Valhalla w wersji na konsolę Xbox One. Tą grę również mogę odpalić na Xboxie Series X, z racji dlatego, że Xbox Series X posiada właśnie napęd, czego Series S nie posiada. Dodatkowo seria S to jest taki Xbox One S, tak więc czy opłaca się kupić S-kę, tylko jeśli, no moim zdaniem nie, bo ma gorsze bebechy niż X. W dodatku jest mniej, owszem mniejszy, ale też poza tym ma grafikę i wydajność mniej więcej konsoli Xbox One S, której ja obecnie korzystam, tak więc dobra, mniejsza ze specyfikacją. Słuchajcie, co jest w środku Assassin's Creed Valhalla? Od razu powiem, że ja tą grę oczywiście otworzyłem, tam zagrałem łącznie 2,5 godziny i na razie odstawiłem na półkę, nie dlatego, że mi się podoba, tylko dlatego, że jest parę innych, kilkadziesiąt innych różnych rzeczy mam na głowie do zrobienia. Oczywiście standardowo w środku znajduje się płyta, tak, żeby, o proszę bardzo, tak to wygląda. Natomiast co tutaj mamy? Ano tutaj mamy takie dwie malutkie książeczki. Pierwsza z nich mamy tutaj odnośnie przepustki sezonowej, co też jest tutaj zawarte, czyli jakie dodatki. Czyli gniew, pierwszy dodatek to gniew druidów, natomiast drugi dodatek jest to oblężenie Paryża. No i również ekskluzywna misja. Jakby ktoś kupił właśnie tego całego tam Season Passa, przepustkę sezonową. Natomiast druga książeczka jest to nic innego, chociażby takie, no, informacje o grze oraz obsługa klienta w różnych językach. Między innymi mamy tu oczywiście język polski. Mamy język chyba bodajże, kurwa, jaki? Chyba czeski. Tak, mamy tu język polski, czeski, słowacki oraz węgierski. Tak więc, no, tutaj tylko i wyłącznie takie informacje obsługi klienta i o grze. Oraz mamy coś w rodzaju takiego notatniczka. Oczywiście ja tam nigdy nic nie pisałem w tego typu notatnikach i tak dalej. Uważałem, że to po cholerę to brudzić. Tak, oczywiście reprezentuje się przód. Tutaj z kolei mamy tył. Mam nadzieję, że widać. Jakoś tak, o. Może możecie sobie przeczytać, możecie zastopować. I tak, moi drodzy, oto prezentuje się całość Assassin's Creed Valhalla, która na tą chwilę jeszcze nie będzie przeze mnie ogrywana przez dość długi okres czasu. Tak więc, cóż, to by było na tyle w tym materiale. Dzięki serdeczne za uwagę. Dzisiaj jest 3 listopada, godzina 13:18 w tej chwili, tak więc, cóż, skoro ja zabieram się za nagrywanie, no to możecie spodziewać się kolejnych filmów. Mam nadzieję, że ten materiał, który ostatni wrzuciłem, czyli ten około 9-minutowy z Call of Duty Black Ops Cold War, wam się spodoba. Dzięki serdeczne, trzymajcie się i pa, pa.